Witam Państwa w czwartek, 5 października ze studia telewizji Imperium przy ulicy Florenckiej. W tym wydaniu wiadomości powiemy o kierowcy, który ukradł kartę kredytową w Niemczech, a wpadł na punkcie poboru opłat. Poza tym przypominamy o głosowaniu na nowe logo Gliwic, które ma reklamować miasto od przyszłego roku, a na koniec dotkliwa kara za niedzielny mecz dla Piasta. Jakub Budak, zapraszam. Policjanci z gliwickiej Trójki zatrzymali 32-latka jadącego samochodem marki Volkswagen Passat. Kiedy mężczyzna znalazł się na terenie punktu poboru opłat autostrady A4 w Żernicy, usiłował, jak to formalnie określono, włamać się do systemu bankowego poprzez użycie kradzionej karty płatniczej. Jak ustaliła policja, mężczyzna podróżował z Niemiec do Jasła. Mieszkaniec podkarpackiego posiadał w sobie kartę płatniczą skradzioną w Niemczech. Kierowca nie potrafił racjonalnie wyjaśnić, dlaczego używał tej właśnie karty i w jakich okolicznościach wszedł w jej posiadanie. Policjanci z 3. komisariatu właśnie nad sprawą pracują. Konieczna będzie współpraca z niemieckimi kolegami. Pozostajemy w tematyce transportowej. Inteligentny system sterowania ruchem, w skrócie ITS, działa w Gliwicach od ponad 3 lat. Gromadzi i dostarcza aktualne informacje z miejskich ulic, które przetwarzane są w Centrum Sterowania Ruchem. Centrum funkcjonujące przy Gliwickim Zarządzie Dróg Miejskich często odwiedzają delegacje, które pragną dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu i możliwościach gliwickiego rozwiązania. Przed tygodniem CSR gościło liczną grupę przedstawicieli Komendy Głównej Policji z Warszawy. Funkcjonariusze KGP bardzo pozytywnie ocenili gliwicki ITS, który służy nie tylko gliwiczanom, ale jest też wykorzystywany przez miejską policję. Dzięki unijnemu dofinansowaniu na kwotę 25,5 miliona złotych system zostanie rozbudowany w wielu obszarach. Główną innowacją będzie nadanie około 150 autobusom komunikacji publicznej priorytetu przejazdu przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Powstanie również system, którego zadaniem będzie nadawanie bezwzględnego priorytetu przejazdu przez skrzyżowania pojazdom uprzywilejowanym. W ramach modernizacji powstaną także kolejne tablice dynamicznie informujące o aktualnej sytuacji drogowej. Pojawią się też punkty pomiaru ruchu dostarczające danych na temat natężeń ruchu w mieście. Uzupełnieniem informacji wyświetlanych na znakach będzie też serwis internetowy. W pierwszej połowie września zaprezentowano propozycje na nowe logo dla miasta. 3 opcje przygotowało studio graficzne ze Słupska. Do jutra na stronie magistratu można wskazać swój typ, jednak członkowie Ośrodka Studiów o Mieście zachęcają tych gliwiczan, którym żadna z opcji nie przypadła do gustu, do wysyłania maila. Gotowy szablon można pobrać z fanpage'a Ośrodka Studiów o Mieście. Na razie nie wiadomo, ile osób wzięło udział w głosowaniu na nowe logo, dlatego postanowiliśmy przepytać gliwiczan na własną rękę. Która opcja wygrała? Sprawdzała to Agnieszka Baron, której z kamerą towarzyszył Jacek Batuk. To jest tradycyjne. Miasto nie jest nowe. Nie powstało 20 lat temu, tylko trochę. W związku z tym trochę historyczne to jest. A czy pan... Symbol. Tak. A czy pana zdaniem w ogóle jest potrzeba zmiany logo? Nie wydaje mi się, żeby było. To logo, które jest, ono jest dosyć takie wyraziste. No i przez szereg lat było, że tak powiem, w obiegu i nikomu nie przeszkadzało to. Ja bym został przy starym. Ja tak samo. Przy starym? Tak, przy starym. Miasto Gliwice ma mieć nowe logo i ma być to z założenia znak graficzny, lepiej dostosowany do obecnych trendów, lepiej dostosowany do obecnych narzędzi komunikacji, które się bardzo szybko zmieniają. Logo to schematyczny znak graficzny, ale w obecnych czasach to musi być taki znak, na bazie którego można w kreatywny sposób budować taką szeroko pojętą komunikację wizualną miasta. Trójka. Taka tradycyjna. O, tradycyjna, bo to takie jakieś nieładne. Doszliśmy do wniosku, tak trochę nieoficjalnie, że grafik miał chyba trochę słabszy dzień. Taka rzecz jak logo powinno być elementem większej pracy, większego projektu, czyli całej wizualizacji, całej identyfikacji wizualnej miasta. Więc zaproponowanie 3 obrazków bez szerszego kontekstu, bez zapytania mieszkańców, z czym kojarzy im się to miasto, bez przygotowania całego projektu właśnie identyfikacji wizualnej miasta, no to jest trochę pomyłka. Które się Państwu podoba? Które Ci się najbardziej podoba? 1, 2 czy 3? 3. 3 Tobie się najbardziej podoba, to?
Mamusi jedynka. A tatuś? Trzy. Moim zdaniem trójka, bo się przypomina to poprzednie, nie? A mi się podobało. Czy jest w ogóle potrzeba, żeby zmienić logo? Myślę, że nie. Czy ta propozycja, która przemówiła? Może to? Ostatnie? Tak, to ostatnie by było dobre, nie? Zaproponowaliśmy mieszkańcom, że być może wyślą do urzędu maila z informacją, że oni chętnie wzięliby udział w tej ankiecie, no ale odpowiedź, którą chcieliby wybrać, nie istnieje, więc w tej formie wyrażają swoje zdanie. Bo tak, mamy trzy propozycje na stronie. Czy będą brane pod uwagę jakieś inne wiadomości, na przykład mailowe, które dostaniecie Państwo w tej sprawie? W tej chwili jesteśmy na etapie konsultacji tych propozycji. Wszystkie zgłoszenia, które do miasta będą w tej sprawie nadsyłane, także będą brane pod uwagę i o dalszych decyzjach będziemy mieszkańców informować. Wkrótce do Gliwic ponownie powróci muzyka Strausa. Lekkie, lubiane i dobrze znane gliwiczanom melodie pojawią się w Studenckim Mrowisku. Teatr Arte Kreatura, który swą siedzibę ma w Jaworznie, wystawi 22 października operetkę z 1899 roku Wiedeńska krew autorstwa Johanna Strausa. W obsadzie znaleźli się także znani z desek gliwickiego teatru soliści. Mam taki pewien sentyment tutaj do miejsca pod tytułem Gliwice i operetka, bo miałem przyjemność wziąć udział w ostatniej premierze operetkowej Gliwickiego Teatru Muzycznego w roli Caramello w Nocy w Wenecji. I gdzieś tam przez 4 lata tutaj w Gliwicach występowałem w repertuarze takim bieżącym. I sobie tak myślałem, że fajnie byłoby, gdyby ci ludzie, którzy nas tak gorąco oklaskiwali, przyszli teraz do Teatru Arte Kreatura i dalej mogli oglądać, słuchać operetki. A jeżeli nam się ten eksperyment uda, to już w styczniu pewnie Księżniczka Czardasza, a później zobaczymy. Jan został ukarany za niedzielny mecz. 30 tysięcy złotych, zakaz wjazdu na mecze kibiców i dyskwalifikacja na kilka spotkań dla bramkarza Jakuba Szmatuły. Niedzielne derby nie chcą dać o sobie zapomnieć. Podczas środowego posiedzenia Komisji Ligi Ekstraklasy zadecydowano o nałożeniu na Piasta Gliwice kar, które dotknęły nie tylko sam klub, ale także bezpośrednio zawodników i kibiców. W związku z zachowaniem kibiców gości podczas meczu Górnik Zabrze Piast Gliwice w 11 kolejce Lotto Ekstraklasy na klub z Gliwic nałożono karę finansową w wysokości 30 tysięcy złotych oraz zakaz organizacji wyjazdu grupy kibiców na 3 najbliższe mecze oraz 2 najbliższe mecze z Górnikiem w Lotto Ekstraklasie. Czytamy w oficjalnym komunikacie Komisji Ligi w sprawie Piasta Gliwice. Na zawodnika Piasta Gliwice Jakuba Szmatułę nałożono karę dyskwalifikacji w 4 meczach Lotto Ekstraklasy. Z kolei gospodarz niedzielnych derbów przeprasza kibiców obydwu drużyn i zapewnia w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, że zostaną podjęte odpowiednie kroki, aby takie potencjalnie niebezpieczne sytuacje już się na stadionie przy ulicy Roosevelta 81 nie powtórzyły. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Można nas oglądać w sieciach światłowodowych firmy Imperium Telekom. Aktualności z miasta także całą dobę na naszym portalu tvimperium.pl. Państwa uwadze polecam również nasze profile w mediach społecznościowych. Za chwilę jeszcze prognoza pogody na piątek. Ja dziękuję za uwagę i życzę udanego dnia.